Sebastian Górny, witam. Gościmy u pana Władysława Komarnickiego, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego i kandydata do Senatu. Witam pana. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie prezesie, zanim o polityce, o wyborach, to parę rzeczy takich innych, gorzowskich. Zacznijmy od sportu, od żużla. Rozmawialiśmy ostatnio o tym, czy warto, żeby w Gorzowie było Grand Prix ponownie. No i wszystko wskazuje na to, że będzie na kolejne 3 lata. Była konferencja, prezydent potwierdził, że zostały przeprowadzone rozmowy z BSI. No i jeżeli radni się zgodzą, no to na kolejne 3 lata Grand Prix będzie w Gorzowie. Pan jest z tego zadowolony czy niezadowolony? Ja mogę powiedzieć, że ja jestem wręcz szczęśliwy. Taki podchwytliwy pan rzuca pytanie, panie redaktorze. Wie pan, że od samego początku mówiłem, że jeżeli ktoś przyjdzie, będzie miał lepszy pomysł, który będzie bardziej racjonalny, który będzie bardziej opłacalny i wizerunkowo, i finansowo, to na pewno nigdy nie otworzy ust na temat Grand Prix w Gorzowie. Ale póki co, jak pan pamięta, obaj żeśmy rozmawiali nie raz. Zresztą ja myślę, że od dłuższego czasu pan mi zadawał te pytania, a ja w sposób niezmienny mówiłem, że Gorzów Wielkopolski i nie tylko Gorzów Wielkopolski, ale całe okolice i nie tylko okolice, ale też i z Polski kibice są zakochani i nie tylko z Polski, bo dużo jest za granicy. Zapewne pan pamięta, że zawsze kilka dni przed Grand Prix tu jest wieża Babel od antypodów, skończywszy, proszę pana, na naszym sąsiedzie, pełno Niemców przyjeżdża, bo tam trochę Smoliński jeździł. Być może znowu będzie jeździł, ale tak swoją drogą. Przecież nie odkryję tutaj tajemnicy, jak powiem, a być może pierwszy raz odsłaniam trochę tajemnicę, że kiedy Piotruś Pawlicki, tak, rywal naszego, co by nie powiedzieć w Grand Prix, bo każdy jedzie tam indywidualnie, naszego Bartka z Marznika, kiedy... Ale tak na co dzień bardzo dobrzy koledzy z tego, co... To są dwie różne rzeczy. Tak. Bardzo dobrzy koledzy, ale wie pan, jak przychodzi rywalizacja sportowa, to... No pan to jest wtedy co innego. Tak, pan doskonale wie, że tam nie ma kolegów ani przyjaciół. Byłem jeden z pierwszych w posiadaniu takiej wiadomości, że Leszno poważnie zaczęło rozpatrywać u siebie na kilka lat. Nawet dyskusja tam była o 5 latach w Lesznie z powrotem Grand Prix. No tak, panie prezesie, niektórzy mówią, że gdyby nie Bartek z Marznik, to być może tego Grand Prix w Gorzowie by nie było. Bartek z Marznik postawił kropkę nad i. Kiedy mu składałem gratulacje w dniu, kiedy został mistrzem świata, powiedziałem mu: Bartek, otworzyłeś, jakby to powiedzieć, drzwi pod tytułem Grand Prix, dlatego że no bylibyśmy trochę, mówiąc kolokwialnie, ślepcami, żeby ten chłopak, wie pan, może będę trochę nieskromny, te 3 dzikie karty, tak, stoczyłem bój, jak zapewne pan wie, nie odkrywam być może Ameryki, ale to było dość głośne, stoczyłem bój, bo trzeba powiedzieć, z naszymi sąsiadami z południa był wpychany Dudek. I Władysław Komarnicki w Polskim Związku Motorowym stoczył bój, żeby jednak pojechał Bartek. Obiektywnie rzecz biorąc, był taki moment, że trochę Dudek był sportowo lepszy od Bartka na torze. Ale jak się opłaciło, ten chłopak podziękował fenomenalnym wynikiem. I jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Panie redaktorze, ja wiem, że większość radnych jest za Grand Prix. I bardzo panu dziękuję, że dzisiaj rozmawiamy. Dlaczego? Dlatego, że jutro jest, jeżeli dobrze pamiętam, sesja. I jutro na sesji radni mają, jakby to powiedzieć, zatwierdzić tą decyzję. Jestem głęboko przekonany, że być może nie będzie 100% za, ale bardzo wysoki procent radnych będzie za. I jeszcze jedno. Byłem wczoraj w Warszawie, rozmawiałem z panem prezesem Witkowskim. I ucieszył się? On wiedział, wie pan, bo już portale wszystkie podały i powiedziałem, że Warszawa niech walczy o swoje,
Warszawa niech walczy też o swój wizerunek. Gorzów Wielkopolski stał zawsze żużlem i Gorzowowi Wielkopolskiemu ten żużel się należy oraz, trzeba powiedzieć obiektywnie, to też wczoraj powiedziałem, Gorzów, Stal Gorzów nigdy nie miało wpadki przy organizacji. A zatem każdy jeden organizator tego typu, bo to są w końcu Mistrzostwa Świata, zawsze jest za tym, żeby nie tracić na wizerunku. Ostatnia sprawa. Proszę pana, Grand Prix w Gorzowie spełniło oczekiwania też i kibicom w stosunku do tego, co zrobił Bartek. Bartek pokazał na Grand Prix w Gorzowie ogromną determinację sportowca. Jest to klasyczny przykład dla przyszłych adeptów tego sportu, że jak się postępuje w życiu w sposób racjonalny, bardzo sportowy i się przestrzega pewnych zasad, jak ja to nazywam, higieny sportowej, osiąga się wynik. I trudno byłoby, żeby Bartek u siebie nie pojechał na ten Grand Prix. Jestem bardzo szczęśliwy, nie ukrywam, że napierałem osobiście też na temat tego Grand Prix, a tym bardziej się cieszę, że organizatorzy spuścili z tonu, jeżeli chodzi o cenę. To jest dla mnie istotą sprawy. No tak, o tym się często mówiło, że jeżeli będzie taniej, no to jest szansa na to, że to Grand Prix w Gorzowie pozostanie. Jest taniej, a co mamy w zamian? No bo były prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak mówi, że cena była taka, no ale też w pakiecie było sporo dla Gorzowa, tak, jeżeli chodzi między innymi o promocję. Gorzów był jednym ze sponsorów tak całego cyklu. No trzeba powiedzieć wprost, no nie ma tego sponsora tytularnego, bo o tym pan redaktor mówi. No wie pan, być może są potrzebne określone oszczędności i uważam, że ta rezygnacja ze sponsora tytularnego jest na te czasy, jak brakuje wszędzie pieniędzy, być może racjonalna. Ja nie komentuję tego. Podjął decyzję prezydent. Wiem, że podjął decyzję w porozumieniu z zarządem klubu z moim następcą Maciejem Zmorą. I brawo, będę. Każda decyzja jest dobra, byleby było w Gorzowie Grand Prix. I to jest istotą sprawy. Zmieniamy temat. Co z ośrodkiem dla dzieci z autyzmem? Jak idzie remont w Małyszynie? Akurat wie pan, tak zadał pan pytanie, bo akurat z Małyszyna przyjechałem tutaj. Idzie to, jak ja to mówię, w tej trudnej, dramatycznej sytuacji, gdyż przypominam jeszcze raz, że osobiście od samego początku stanęłem jak rejtan tutaj i wspieram od A do Z. Powiem coś więcej, no, zbieram te pieniądze po całym kraju. Powiem jeszcze więcej. Zebrałem określoną ilość pieniędzy, która powinna nam zamknąć to zadanie inwestycyjne. Nie chcę napinać otwarcia, wie pan, w październiku, bo ewentualnie mógłbym zrobić to razem ze stowarzyszeniem. Można powiedzieć przed wyborami, ale wie pan, jak znalazł. Ale wie pan, no nie, widzi pan, właśnie rozmawiałem dzisiaj, czy jest sens, bo jak dwa lata temu, w styczniu mija dwa lata temu, jak pierwszą przeprowadziłem rozmowę z stowarzyszeniem, w głowie mi nie było żadne wybory, tak, ale czy wszyscy to uwierzą, więc myślę, że spróbujemy to otworzyć w normalnym czasie, żeby czasem nie być posądzony, że... Ale w tym roku, jak rozumiem, jest to jak najbardziej realne. Tak, ale oczywiście zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. W związku z tym, że pan mi zadał to pytanie, wszystkim tym, którzy Władysławowi Komarnickiemu nie odmówili prośby, wszystkim tym na czele z moją firmą, którzy wyłożyli swoje własne pieniądze, bardzo serdecznie dziękuję i proszę jeszcze o troszeczkę, żebyśmy stworzyli te warunki. Naprawdę będzie to piękne przedszkole na rzecz dzieci z autyzmem i będzie to piękna szkoła. Tak jak mi jeden z rodziców powiedział, panie prezesie, nigdy nie zapomnijmy tego, co pan zrobił dla nas. Tułaliśmy się kątem i ten kąt, tak jak Rzeszenie mi powiedziało, kosztuje 60 tysięcy dla nich miesięcznie, taki jest koszt dzierżawy.
Więc jak się policzy te lata, to proszę zwrócić uwagę, ile pieniędzy wyszło. W związku z tym, że jak zostanie to otwarte, stowarzyszenie na rzecz ludzi z autyzmem odetchnie też i finansowo. Więc tak, bo pani prezes nieraz mówiła, że z utrzymaniem sobie spokojnie poradzą, ale remont to już było ponad ich siły. Pani prezes do dnia dzisiejszego powtarza, że przepraszam, że to powiem, ale że chyba Pan Bóg natchnął mnie, że wykonałem do nich telefon. Już kiedyś panu mówiłem, dlaczego wykonałem ten telefon. Rzeczywiście bym się głęboko dzisiaj zastanowił, to jest przeszło 2 miliony złotych. Ciarki mi przychodzą po plecach, ale najważniejsze jest, że zbliża się finał i to jest chyba istotą sprawą. Myślę, że będę bardzo szczęśliwy, jak będę oglądał ten mały syn, tak jak sobie wyobrażałem 2 lata temu prawie. Panie prezesie, przechodzimy do spraw politycznych trochę. Na początek to, czym żyje cała Polska, właściwie cała Unia Europejska. Sprawa uchodźców, inni mówią imigrantów ekonomicznych. No jeżeli dostanie się pan do Senatu, no to prawdopodobnie to będzie także jeden z temat pewnie częstych obrad, bo to nie jest coś, co prawdopodobnie szybko się zakończy, ten eksodus ludzi z północy Afryki, z Azji tutaj do Unii Europejskiej. Jakie jest pana zdanie na temat tego, czy Polska powinna przyjmować tych uchodźców, czy nie, czy to, co zostało wynegocjowane, te 7 tysięcy, 7,5 tysiąca, przynajmniej na razie, to jest sukces, jak mówi pani premier, czy wręcz przeciwnie. Niektórzy mówią, że zdradziliśmy Grupę Wyszehradzką. Ci, co mówią, że zdradziliśmy Grupę Wyszehradzką, podają głupstwa. To jest po pierwsze. Po drugie, ja przypomnę, że cała grupa razem z Polską mówiła, nie godzimy się na żadne kwoty. Jeszcze raz powtarzam, opowiadają głupstwa, proszę pana. Dlatego, że jak jesteśmy w Unii Europejskiej, są określone zapisy, pod którymi żeśmy się podpisali. I trzeba sobie powiedzieć wprost, my musimy postępować racjonalnie. My nie możemy tak jak taki rozkapryszony bachor się zachowywać. Z jednej strony bardzo chętnie bierzemy z tej Unii pieniądze i rozwijamy nasz piękny kraj. I tak się dzieje. Ja się nie zgadzam z tą retoryką, którą głosi PiS, że kraj w ruinie, bo to rozbudzają irracjonalne emocje wśród ludzi i po wyborach, jak dojdą do władzy, to będą szybko zmykać z tej władzy, dlatego że obiecywanie ludziom gruszki na wierzbie zawsze się źle kończy. Ale wróćmy do pańskiego pytania. Proszę pana, jeżeli żeśmy podpisali układ, który nas zobowiązuje, to dajmy sobie spokój z tą Grupą Wyszehradzką, bo to nie ona decyduje, tylko decyduje, jak ja to zawsze mówię, stara Unia, do której żeśmy przystąpili i żeśmy się zobowiązali do przestrzegania pewnych zasad. Zasady są tutaj proste. Jest problem. Do wrót bogatej i sytej Europy, my jeszcze nie jesteśmy tym sytym krajem, bo my jeszcze powoli oczywiście się rozwijamy. Powiedzmy sobie szczerze, że tak naprawdę do wrót Niemiec. Ale do wrót bogatej, sytej Europy dobijają się nieszczęśliwi ludzie. Oni tego nie robią, jakby to powiedzieć, tylko dlatego, że z przyczyn zarobkowych. Jest ogromny problem na świecie, a szczególnie tam, gdzie toczy się wojna. Moje spojrzenie jest zbliżone do oświadczenia ostatniego episkopatu, bardzo mi się to podobało, żeby każda jedna parafia przyjęła jednego uchodźca. Jedną rodzinę. Mądry pomysł, bardzo mi się to podoba, bardzo racjonalny. I jedna rodzina w określonej parafii nie zmieni myślenie Polaków, chrześcijan w myślenie muzułmanów. Wszyscy politycy, którzy hałasują przy tej sprawie, wie pan, zbliżają się wybory. Całe nieszczęście polega na tym, że ta dyskusja toczy się przed wyborami. W związku z tym leje się, proszę pana, cała wanna z głupstw, które, proszę pana, lecą z ust tych, którzy się ubiegają i ci, którzy chcą mieć reelekcję. Oddzielmy to. Jestem za tą propozycją rozsądną, mądrą episkopatu i się pod tym podpisuję. Ale od razu chcę dodać w postaci suplementu. Jeżeli będę w Senacie, a ja pochodzę, jak większość moich wyborców z okręgu północnego,
My pochodzimy z Kresów. Ja akurat pochodzę z ziemi lwowskiej. Zawsze będę do końca moich dni dziękował moim rodzicom, że oni stamtąd uciekli w 1945 roku. Moja córka to podkreśla bardzo często. Mówi, tato, co codziennie powinniśmy ja dziadkom, a ty swoim rodzicom nosić róże. Dlatego, że jak tam byliśmy na naszych ziemiach, to tam wiemy, jaka jest tam sytuacja. Tam też jest pożoga, tam też jest coraz gorzej i tam bardzo dużo Ukraińców, którzy byli Polakami, ma z powrotem kartę Polaka. I jeżeli Senat będzie miał coś do powiedzenia, to ja będę gardłował bardzo mocno i będę bardzo, przepraszam, ale będę bardzo konsekwentny, żeby powiedzieć, jak będą dzielić kolejne limity w Europie, że my chcemy ściągnąć naszych Polaków, rodaków z pokolenia, którzy przyznają się do swojej ukochanej ojczyzny. No tak, bo to w całej tej dyskusji o uchodźcach ten wątek repatriantów został ostatnio podniesiony, że dużo trudniej Polakom z Ukrainy przyjechać do Polski niż teraz tutaj ludziom z Syrii. Tak się właśnie składa, że moja mama ściągnęła część naszej rodziny, pisząc po wszystkich władzach ówczesnych, a to było trudno, z Sybira, z różnych zakątków wywiezionych naszej części rodziny. I część pokolenia jeszcze tam zostało mojej mamy i mojego ojca. Większość z nich ma dzisiaj i jest dumna z tego kartę Polaka. I ja będę robił wszystko, żeby więcej przeznaczać możliwości zagospodarowania tych, którzy przyjadą, którzy są solą naszej ojczyzny i nie trzeba ich będzie dostosowywać, bo to są ludzie, którzy mają patriotyzm w genach, jeżeli chodzi o Polskę. Tak? Od tych będę walczył. Wracając jeszcze raz, chcę powiedzieć, że podoba mi się propozycja Episkopatu. Bardzo mi się to podoba i rozmawiałem z ludźmi Kościoła i nawet miałem okazję i przyjemność rozmawiać z ludźmi decyzyjnymi z Kościoła i powiedziałem, pod tym się podpisuję i tylko w taki sposób będę rozmawiał. Dobrze, kończąc jakby ten wątek, panie prezesie, no a co będzie, no bo mówi się, że to tak naprawdę to jest początek, to nie jest koniec tej fali uchodźców. Mówi się, że te 7,5 tysiąca to jest właśnie dopiero początek, że za chwilę może być drugie 7, a wkrótce może być 70-80 tysięcy. Czy Polska powinna się godzić na każdą kolejną liczbę uchodźców? Polska powinna sobie odpowiedzieć, a szczególnie struktury państwa polskiego powinny sobie odpowiedzieć po pierwsze. Bo wie pan, ja jestem człowiekiem gospodarki i każdy człowiek gospodarki, czy każdy prezes, jak w firmie przygotowuje coś nowego organizacyjnie, to się głęboko zastanawia i pod to przygotowuje, jak powiedzieć, harmonogram, ja to mówię, rzeczowy i finansowy. Czy Rzeczpospolita, czy tej struktury państwa są do tego przygotowane? Bo to musi być, to nie może być improwizacji. To jest żywy człowiek. Być może, jeżeli jesteśmy przygotowani na przyjęcie 7,5 tysiąca, to my musimy być pewni, że to nie jest improwizacja, bo to jest żywy człowiek i powiemy Europie, na razie nie jesteśmy przygotowani na 7,5 tysiąca, na 5 tysięcy, dajcie nam czas. Lub na razie nie jesteśmy przygotowani na więcej jak 10 tysięcy, dajcie nam czas. Europa powie, tutaj chodzi o solidarność europejską, jak nie przyjmiecie, to może nie dostaniecie środków. Nie jestem za tym. Bo takie głosy także były. Ja wiem o tym, bo to jest, wie pan, coś za coś, zawsze w życiu tak jest. Ale ja nie jestem za tym, wie pan, żeby improwizować, bo to jest żywy człowiek. Raczej trzeba sobie odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie, bo też nie jestem za tym, żeby tworzyć getta. To jest zły pomysł, proszę pana. Umiejscawianie ich wszystkich, dlaczego ja popieram tą propozycję Kościoła? Bo ona jest racjonalna. Oni wchodzą, przyjmuje ich parafia, przyjmuje ich burmistrz, nie wiem, sołtys, prawda, czy wójt i mają jakby kawałek gdzie mieszkać konta, myśli się o tym, żeby ich zatrudnić i oni bardziej się szybko zasymilują z tą miejscową społecznością. Natomiast nie rzucałbym dzisiaj żadnych liczb 10, 12 czy 20 tysięcy, tylko wpierw musi państwo sobie odpowiedzieć, na jak jest przygotowane. Tak uważam.
Jak będzie się rozwijała sytuacja, pewnie będziemy widzieli. No a teraz już do wyborów, do kampanii wyborczej. Pan już oficjalnie rozpoczął kampanię? Bo już niektórzy pana kontrkandydaci już rozpoczynali oficjalnie. W czwartek, no wie pan, niektórzy kontrkandydaci muszą, jakby to powiedzieć, robić dużo hałasu wokół siebie, bo coś trzeba tym ludziom, wyborcom powiedzieć. Ja, wie pan, pracuję całe swoje życie jak w teatrze. Mam jakiś dorobek życiowy i zawodowy. Mam jakiś dorobek społeczny, pokazałem to przez ostatnie lata. W wyborach do samorządu naszego tutaj, do Sejmiku Lubuskiego, jeszcze raz nisko się kłaniam i dziękuję. Dostałem prawie 12 tysięcy głosów. Nikt tam się nawet nie zbliżył do tej ilości. Z dużymi wyrazami sympatii i poparcia na co dzień doświadczam wśród ludzi, więc za dwa dni powiem oficjalnie co wszyscy już wiedzą, że Władysław Komarnicki, dziękuję za wsparcie. Zrobię taką małą konwencję wyborczą, powiem trzy zdania, jak sobie wyobrażam pracę jako przyszły senator. I jak zapewne pan wie, a z sobą współpracujemy już niemało lat, ja jestem takim człowiekiem, który nie oszukuje, nie kłamie, nie improwizuje, tylko mówi, jak rzeczywiście jest. Jedni to kupują, drudzy to akceptują, trzeci mówią, tak trzeba robić w życiu. Ja się nie zmienię, wie pan. Przecież obaj wiemy, że Władysław Komarnicki nie idzie do Senatu ani po pieniądze, ani po stanowisko, bo ja jestem w dostojnym wieku. Dobrze, to po co idzie Władysław Komarnicki? Władysław Komarnicki... Mówi pan, że w trzech zdaniach pan powie. No tak. To też poprosimy o te trzy zdania dla naszych widzów. Tak, Władysław Komarnicki doskonale orientuje się, co jest tutaj na północy mojego okręgu. Władysław Komarnicki chce iść do Senatu po to, żeby przypilnować pewne rzeczy, które z tego poziomu sejmikowego nie jestem w stanie. Czyli jakie? Na przykład, pierwsza sprawa, która wpadła tak nagle, czytaj, obwodnica Strzelec, proszę pana. To nie jest tak, że raz dane, to już 100% jest pewne. Trzeba to będzie przypilnować. Nie ukrywam, że bardzo mocno się zaangażowałem. Może to potwierdzić pan burmistrz Kunt, bo ja jestem człowiekiem biznesu. Bardzo dużo zakładów budowała moja firma w strefie i ja wiem, jak powoli zaczęła umierać gospodarka na terenie Kostrzyna, dlatego że tam się zaczęło robić wąskie gardło. Mówi pan o moście. Ale to się mówi o obwodnicy. I osobiście się w to też zaangażowałem. Nawet byłem osobiście, wie pan, z własnej inicjatywy u ministra Rynasiewicza. Rozmawiałem z nim bardzo długo, z dwoma naszymi posłami. Z panią poseł Sibińską, z panem posłem Palem. Jestem w bezpośrednim kontakcie, jeżeli chodzi o pana burmistrza Kunta. I świetnie, znakomicie dotrzymał słowa i pan minister Rynasiewicz, i dotrzymał słowa pan premier Tusk. Jest obwodnica i most na liście podstawowej. Ale to wcale nie znaczy, że jak jest na liście podstawowej, że tego nie trzeba pilnować. Nie ulega wątpliwości, że stanę jak rejtan, bo się na tym trochę znam i wiem, jak trzeba to zrobić, przy budowie hali w Gorzowie Sportowej. To ja dzisiaj mogę powiedzieć publicznie, w obecności pańskich kamer, że każdą jedną możliwość, którą tylko się pojawi, wykorzystam. Ja nie ukrywam, że w Ministerstwie Sportu znam ludzi decyzyjnych i na pewno tego nie odpuszczę. A ponadto chcę panu powiedzieć, że jeżeli będę w Senacie, chcę być w dwóch komisjach. Pierwsza komisja to jest energetyki, bo trochę przy tym popracowałem w swoim życiu jako prezes. Jestem w towarzystwie energetycznym Ziemi Lubuskiej od lat w zarządzie i na pewno będę w komisji sportu, żeby pewne rzeczy, jakby to powiedzieć, poregulować. Jeżeli mi starczy 4 lata, to jest naprawdę tyle. No to już państwo wiedzą, czym zamierza się zajmować pan Władysław Komarnicki w Senacie.
Ale przypomina, panie redaktorze, to jest bardzo ważne dla moich wyborców, że Władysław Komarnicki nie idzie tam po pieniądze i nie idzie po stanowiska. W związku z tym, szczerze mówię, wszystko w życiu, co mogłem sobie i zaplanowałem, osiągnąłem, jestem spełnionym człowiekiem. Chcę jeszcze pokazać i zostawić coś po sobie, bo trochę doświadczenia pracując w gospodarce tyle lat i pracując społecznie nabyłem. I ja to chcę sprzedać. Koniec. I właśnie tak zakończymy w takim razie. Przypomnę tylko, że gościliśmy pana Władysława Komarnickiego, póki co wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego, no i kandydata do Senatu z Platformy Obywatelskiej. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za uwagę, a panu za zaproszenie.